Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w dzień drugi naszego magicznego, rytualnego Vlogmas. Dzisiaj podam Wam rytuał na szybką realizację celu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wybrać jeden cel, który chcemy umocnić. Potrzebne nam będą odpowiednio rozstawione symbole żywiołów, czyli ziemia na północy, ogień na południu, na wschodzie kadzidło, czyli żywioł wiatru i na zachodzie żywioł wody. Ja tu mam przygotowaną miseczkę również do potem wypalenia świecy rytualnej. Potrzebna będzie czerwona świeca, czerwony marker, czerwony mazak i kartka. Biała świeca, którą zawsze zapalamy na początku, to powinno być nasze takie narzędzie oczyszczające wszelkiego rodzaju możliwości. Świeca ołtarzowa, biała, czarna, zielona, niebieska, byle to była nasza ołtarzówka, która zapalona jest wcześniej, przed wykonaniem rytuału, po to, żeby oczyściła krąg. I teraz otworzymy krąg i wezwiemy żywioły. Ręką swą własną, jeżeli nie macie różdżki, otwieracie zgodnie ze wskazówkami zegara, mówiąc: krąg jest otwarty, po trzykroć otwarty, po trzykroć bezpieczny. Teraz wzywamy panów czterech żywiołów, mówiąc: wzywam panów ognia, powietrza, wody i ziemi przy pomocy wody, kadzidła, ognia i kamieni. Oczywiście te symbole, oprócz symboli alchemicznych, takie jak kadzidło, kamienie, ogień i wodę, możecie mieć postawione obok, jeżeli macie dużo miejsca na swoim rytualnym stole. Teraz zapalamy czerwoną świecę, oczywiście w intencji dodania energii i przyspieszenia w jakimś naszym celu, w jakiejś szybkiej realizacji celu. Na kartce czerwonym mazakiem wypisujemy swój cel. Tylko zanim to zrobicie, skoro ma to dotrzeć do celu, wypisujcie sobie w takiej formie. Dlatego, że potem rysujemy strzałę i rysując mówimy: wszystko mi sprzyja, wszystko jest mi przychylne, wszyscy mi sprzyjają, wszyscy są mi przychylni. Mój cel jest osiągnięty, a ja jestem szczęśliwy i zadowolony. Gdziekolwiek zwrócę swe oczy, tam jest bezpiecznie i pozytywnie. Pamiętajcie, by po wypowiedzeniu tego zaklęcia podpisać kartkę, schować ją w bezpiecznym miejscu. Możecie dodać datę, żeby to była umowa ze wszechświatem. Schowajcie ją w bezpiecznym miejscu, jeżeli ktoś prowadzi księgę cieni, to do księgi cieni, jeżeli nie, to żebyście posiadali pamiętniczek, notatniczek, coś, gdzie można tą kartkę włożyć. Zamykamy po tych czynnościach krąg. Najpierw mówimy: dziękuję strażnikom żywiołów za pomoc w tym rytuale, bądźcie błogosławieni. A potem podobnym zaklęciem, odwrotnie do wskazówek zegara, zamykamy krąg. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Świecy pozwalamy wypalić się do końca. Jeżeli zostaną jakieś resztki, możemy powierzyć je żywiołom, czyli zakopać, puścić z wodą, z wiatrem, bądź spalić. Tak może być. Tak wygląda rytuał na dotarcie do celu. Pamiętajcie wybrać jeden konkretny cel. Mam nadzieję, że Wam się przyda nie tylko w obrębie nowego roku. Do zobaczenia w kolejnych rytuałach. Pa, pa!